TBM Anna przebiła się do Chrzanowa. I także wiemy już, jaka komunikacja miejska będzie po otwarciu trasy tramwajowej do Wilanowa. I zapraszam Was na live z otwarcia tramwaju kierunek Wilanów. Nowe menu w Warsie. Czas na 1 listopada. Nowa organizacja ruchu na DK61. Czy most w Głuchołazach otwarty? O tym tylko w dzisiejszym porannym wydaniu Mniejsza z tym. W poniedziałek, 28 października. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ząż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Wyjątkowo po weekendzie, ale zaczynamy wcześniej, ponieważ ten film był nagrywany jeszcze w niedzielę. Niemniej zaczynamy sobie standardowo oddawać wind na stacjach metra, jak to wyglądało jeszcze w niedzielę. W niedzielę nie działały windy na stacji metra Stokłosy, to było już winda od 4 tygodni, w tym miejscu nie działała, i na Rondzie Daszyńskiego, Starych Bielanach czy Placu Wilsona od 2 tygodni. Następnie przechodzimy sobie do postępu pracy, jeżeli chodzi o TBM. Żadnych informacji, żadnych fajerwerków, a TBM pierwszy, czyli Anna, przebiła się już do stacji metra Chrzanów. Mamy to jest dobra informacja. Natomiast TBM aktualnie przechodzi prace serwisowe, no i w związku z tym tam się jezdnia zawaliła, jeżeli chodzi o ulicę, tam, która się znajduje na górze. Natomiast o tym już wystarczająco dużo mówiłem i w filmie z Nowoczuchowskiej, który zobaczycie w najbliższych dniach, i w filmie z metra Karolin, więc odsyłam do tych materiałów, żebyście dokładnie zrozumieli, o co tam dokładnie chodzi. Ważne jest to, że jest jeden objazd i o nim powiem za chwilę. Natomiast z ciekawostek jest to, że TBM Krystyna drąży się już do stacji metra Chrzanów i mniej więcej jest teraz już w tym miejscu, patrząc na zaawansowanie budowy w przeciągu najbliższych kilku, 2 tygodni pewnie dotrze już bezpośrednio właśnie do Chrzanowa, więc to jest dobra informacja i to tyle, jeżeli chodzi o te informacje bezpośrednio metrowskie. Ciekawostka jest też taka, że jest nowa strona tramwajów warszawskich, jak widzicie właśnie na załączonym obrazku. Ciekawostka, nie spodziewałem się tego, taka nowość weekendowa, bo chyba jeszcze kilka dni temu wydaje mi się, że była stara to strona tramwajów. Mamy tutaj odnośniki jak coś do wszystkich inwestycji, czyli Zachodnią, Wilanów, Annopol, Rakowiecką i naprawy, co jest akurat wygodne, bo pokazuje od kiedy do kiedy dane naprawy są realizowane w całej Warszawie, więc to też taka ciekawostka. Mamy też odnośnik do sklepu, mamy też tutaj, sprawdź ile minut od... No zobaczmy. Czy działa to? Bo SIP ostatnio nie działał. Na starej stronie SIP nie działał. Sprawdźmy, czy na nowej stronie SIP będzie działać. Nie wiem, czy z moim internetem będzie działać, bo w sumie internet leci teraz z mojego telefonu, żeby takkolwiek działało. No dobra, wrócimy do tej sceny za chwilę. Tymczasem mamy nowy układ, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Znaczy jeszcze w sumie nie, ale za kilka dni de facto tak. Na razie wiemy tylko i wyłącznie, że prawdopodobnie nowa trasa tramwajowa do Wilanowa będzie oddana do użytku w najbliższy wtorek. Czyli jutro, dla Was jakby to oglądacie w poniedziałek, dokładnie 29 października. Tramwaje około godziny 4 nad ranem rozpoczną swoje kursowanie. Następnie po świętach, po weekendzie od 1 listopada komunikacja miejska będzie ze zmianami najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o linie autobusowe. Większość 500 będzie wtedy zlikwidowana i różne inne zmiany, jeżeli chodzi o pozostałe linie autobusowe, również się zadzieją w całym układzie komunikacyjnym. Może już nawet 319 będzie jeździć przez cały tydzień. Nie wiemy dokładnie kiedy, co, gdzie i jak będzie wprowadzane, bo tego zatem nam jeszcze nie napisał. Natomiast domyślam się, że w dniu albo kilka dni przed otwarciem nowej trasy dowiemy się więcej szczegółów i oczywiście w kolejnych Mniejsza z tym i w kolejnych spisanych materiałach będę Was o tym informować, jak ta komunikacja miejska będzie się zmieniać. Bo wiemy jak będzie wyglądać, tylko nie wiemy kiedy dokładnie co będzie wprowadzane. To trochę jest... problematyczne. Jeżeli chodzi o wszystkie zmiany, to tylko wyłącznie Wam przypomnę, że 14 i 16 dojadą do miasteczka Wilanów, 19 na Stegny, ale to dopiero za pół roku, no i linie typu 501, 519, 522 zostaną zlikwidowane na aktualnych trasach, jeżeli nie wcale. W sensie tam będą po prostu różnego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o konkretne trasy i linia tramwajowa 35 podlega likwidacji w zamian za to, żeby po prostu mogła się pojawić linia tramwajowa numer 16. Tak, to jest zmiana, bo pierwotnie 15 miała jechać właśnie na miasteczko Wilanów, teraz to jednak będzie 16, więc to takie ciekawostki, ale trasy są dokładnie takie same jak mieliśmy już wcześniej mniej więcej, więc tutaj jakichś większych fantazji nie mamy. Więcej o tym mówiłem w ostatnim filmie z tramwaju do Wilanowa, gdzie analizowałem to wszystko, bo tych filmów z tramwaju do Wilanowa w ostatnim tygodniu trochę było tyle ile dni tygodnia. Wracając do tramwaju do Wilanowa, mamy zmiany od poniedziałku. Już od najbliższego poniedziałku będzie inny układ drogowy, jeżeli chodzi o Aleję Rzeczypospolitej. Teraz będzie już ruch tutaj, będzie tutaj wjazd w ulicę Klimczaka, więc to jest dobra informacja. Natomiast w samej Alei Rzeczypospolitej nie będzie skrętu w lewo, jadąc obok Świątyni Opatrzności Bożej, więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o to. I również Aleja Wilanowska będzie już ponownie dwujezdniowa. Tak, dobrze, bo tam faktycznie Aleja Wilanowska była zwężona do de facto jednej jezdni i bardzo małej ilości pasów, więc tam było ciężko, jeżeli chodzi o ruch. Dobrze, że faktycznie sytuacja wraca powoli do normy, jeżeli chodzi o chociażby ten ruch po dwóch jezdniach, więc też jest dobra informacja, że tutaj budowa się zmienia. Jeżeli byście byli ciekawi, czemu tutaj te zmiany są teraz wprowadzane, to po pierwsze tutaj możecie zacząć, że na Alei Rzeczypospolitej się pojawił osobny lewoskręt. Chodzi o to, żeby był specjalny pas do wjazdu, do przekraczania przez torowisko tramwajowe. Tak samo tutaj na Alei Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o wjazd w Aleję Wilanowską, mamy osobny pas do lewoskrętu, dzięki czemu nie będzie takiej sytuacji, że po prostu wszyscy będą mieli zielone światło, w tramwaje, samochody i samochody będą wpadać pod tramwaje. No to znaczy będzie niecodzienna sytuacja dla samochodów jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy, że tramwaje się pojawiły w Wilanowie i na tej całej nowej trasie, więc po prostu trzeba przygotować tak organizację ruchu, żeby było jak najmniej sytuacji, gdzie mogłyby tam po prostu samochody wpaść pod tramwaje. Więc oczywiście tak to wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, to testy chyba cały czas tam trwają na Wilanowie, ale ja już sobie na razie odpuszczam, bo jakby już za dużo było, już mi się numeracja w serii skończyła. Tymczasem w ten aktualny weekend, tylko łącznie tak informacyjnie powiem, że Goworka była zamknięta, Puławska była zamknięta i wjazd tutaj w Marszałkowską był zamknięty, frezowanie ostatnia, nie frezowanie, tylko ostatnia warstwa asfaltu była kładziona, jeżeli chodzi o ten cały odcinek, więc też jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o pracę tutaj tramwaju do Wilanowa przy Spacerowej. Inne ciekawostki to jest to, że oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszam, macie do tego teraz link w opisie i w karcie, na mój live, który będzie z otwarcia nowej trasy tramwajowej. Ja kiedy to teraz nagrałem w niedzielę, jeszcze nie wiem, jaki będzie rozkład jazdy i o której godzinie dokładnie wyruszy pierwszy kurs. Wiem tylko i wyłącznie, że to będzie pierwszy kurs rano, czytaj po prostu tak samo jak na Gagarina i na Kasprzaka. Pierwszy tramwaj ruszy zgodnie z rozkładem jazdy. Jakby ruszał pierwszy tramwaj liniowo. Rozpoczynamy live'a od przystanku na Spacerowej i stamtąd później lecimy sobie prosto do miasteczka Wilanów. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie i na miejsce, i na live'a. Pierwszy tramwaj będzie ruszać koło godziny 4, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast dokładnie doprecyzuję tą godzinę, jak sobie klikniecie, żeby tutaj było powiadomienie, to po prostu dostaniecie powiadomienie od razu, kiedy będzie to chwilę wcześniej. W sensie ja będę tutaj zmieniać datę, jak już będę wiedzieć dokładnie, kiedy ten tramwaj będzie i kiedy ja się tam pojawię, żeby po prostu to wcześniej nagrać. Więc jak coś, faktycznie tramwaj do Wilanowa hucznie otwieramy najprawdopodobniej w najbliższy wtorek, bo tak powiedział po prostu prezydent Warszawy. Mówił o wtorku, środzie, poniedziałku, ostatnio się zatrzymał na wtorku i chyba na tej dacie też się ja zatrzymam i będziemy po prostu na to czekać. Na pewno jutro nic nie wyruszy, bo nie ma jeszcze nawet rozkładu jazdy, więc to chyba jest sytuacja dosyć jasna. Jak coś, dla pierwszych osób, które do mnie przyjdą i będą się zgłaszać, to mam specjalne gadżety z okazji otwarcia właśnie tramwaju do Wilanowa i również gadżety Awizonosza, które się zaczną niedługo pojawiać, głównie dla patronów, ale również do tego typu specjalne okazje będę mieć coś dla Was przygotowanego. No i żeby nie było, że wiecie, jakoś nie będzie hucznego otwarcia tramwaju do Wilanowa, to chociaż ja coś się postaram hucznie zrealizować z mojej strony. No, przynajmniej coś tam dam Wam dla pierwszych osób, które przyjdą, bo też nie mam niemożliwych mocy przerobowych. Faktycznie jeszcze nad tym pracuję, żeby coś chociaż było dla 10 pierwszych osób, coś się tutaj pojawiło. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne inwestycje tramwajowe, mam ciekawostkę, jeżeli chodzi o zajezdnię Annopol. Tutaj jest dobra informacja, została oddana do użytku w końcu nowa ulica warszawskich tramwajarzy, jest już oddana do użytku wraz z ulicą Inowłocką w nowym przebiegu. Nowy przebieg polega na tym, że teraz tam się pojawiły tory tramwajowe i chodnik jest z innej strony, natomiast pomijając to, ulica wygląda mniej więcej tak samo. W sensie warszawskich tramwajarzy nie było, ale Inowłocka jest mniej więcej taka sama, jeżeli chodzi o tak wyglądała przed przebudową, pomijając to, że teraz jest tam również wydłużenie i po prostu ślepy koniec z ekranami akustycznymi, ale to jest już fragment właściwie wspólny z ulicą warszawskich tramwajarzy. Także jak ktoś, ta ulica powinna być już oddana do użytku i tam już możecie chodzić. Jeżeli chodzi o zajezdnię Annopol, słyszałem pogłoski, że zaraz będzie oddana do użytku. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Poczekamy, tak? Jakby film z zajezdni Annopol będzie niedługo. Tam próbuję jeszcze się dogadać, żeby faktycznie Wam pokazać w bezpośrednio, jak ta zajezdnia wygląda ze środka, no ale faktycznie jeszcze sobie chwilę na ten temat, na ten materiał poczekamy. Na razie Wilanów skończmy, bo tutaj faktycznie się strasznie dużo dzieje. Inne ciekawostki to jest to, że tunel pod torami w Teresinie połączył się już z Paprotnią. To jest dobra informacja. Byłem oczywiście na tym tej konferencji. W sensie, no, przybicie już nastąpiło 2 tygodnie temu, ale teraz oficjalnie o tym faktycznie jest informacja, że to nastąpiło, więc tak to jest dobra informacja. Ten tunel jest już faktycznie przebity i w najbliższych miesiącach będzie wykańczany. W sensie ma być oddany do użytku mniej więcej w czerwcu 2025 roku. I czemu ta inwestycja tak będzie długo teraz postępować, biorąc pod uwagę, że 85% zaawansowania inwestycji będzie gotowe na koniec roku, dlatego też, że po prostu mamy miesiące zimowe i w miesiące zimowe w większości prac takich, jeżeli chodzi o prace drogowe, niektórych nie można realizować. Dlatego ta inwestycja się wydłuży, napomijając też odbiory techniczne, które zazwyczaj trwają tam parę miesięcy, więc rozumiecie, o co chodzi. Idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy wiecie, czy zauważyliście, raczej na pewno była zmiana czasu dzisiaj i jak coś... spaliśmy godziny dłużej. Ja to wykorzystałem, bo teraz jedę do Zakopanego, więc jakby mnie nie będzie po otwarciu tramwaju do Wilanowa, od razu jedę do Zakopanego. Mam jeszcze swój wyjazd, którego nie mogę przesunąć, chociażbym go przesunął, ale jeszcze go nie mogę przesunąć i montuję filmy na zapas, więc wspierający mogą zobaczyć już, że trochę tych filmów się pojawi więcej. Okiem Awizonosza postaram się nagrać. I jeżeli nie zwariuję i mi się uda, to kiedy wy oglądacie ten materiał, to ja już nagrywam S7 pod Modlinem. Mam wszystkie zgody ogarnięte, żebyście po prostu mieli faktycznie pełen film od Nasielska do Czosnowa nagrany. Nad tym pracuję, mam nadzieję, że mi się uda to zrobić, więc jak coś S7 jeszcze, raczej w piątek dopiero się ten film pojawi, ale jednak będę chciał go nagrać, a co do Okiem Awizonosza zacznie się pojawiać już od niestety dopiero w listopadzie, z tego co wyliczyłem, ale to po prostu chodzi o to, że nie mam dnia na publikację, jakby i tak teraz codziennie przez najbliższy tydzień będziecie mieli po 2 filmy, ja wszystkie je prawie dzisiaj już zmontowałem, więc mi trochę głowa paruje, ale tak, ja wszystkie już prawie je zmontowałem, będziecie mieli filmy z Zachodniej, z Metra, z Czuchowskiej, z mostu przez Port Czerniakowski i jeszcze parę innych inwestycji, chociażby S7 i oddanie do użytku tramwaju do Wilanowa, więc jakby będziecie mieli dużo tych materiałów, włącznie z przelotami jeszcze, chociażby z tramwaju do Warszawy Zachodniej, więc nie ma jak tu wcisnąć tego Okiem Awizonosza, chociażbym bardzo chciał i na pewno jeden film pojawi się szybciej i dzisiaj jeszcze nad nim chyba będę siedzieć, tak żeby on był już gotowy, bo jest jedna inwestycja, którą nagrałem w Poznaniu i ona po prostu jest do koniecznego, szybkiego opublikowania. Więc dzięki temu, że dzisiaj jest dłuższa noc, po prostu mogę dłużej siedzieć w nocy, a i tak wyspać się i przespać 8 godzin i się obudzić o 10. Tymczasem lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o WKatkę, cały czas podtrzymywany jest układ, że w weekendy pociągi pomiędzy Warszawa Ruda Ordona a Warszawa Śródmieście WKD jeżdżą po jednym torze, a poza weekendami oczywiście organizacja ruchu jest realizowana normalnie, czyli po prostu pociągi jeżdżą po 2 torach. Również w najbliższe święta, 1 i 11 listopada, pociągi będą jeździć po obydwu torach, o czym warto powiedzieć. Pociągi tak będą jeździć mniej więcej do połowy grudnia, co wiem od wykonawcy przebudowy Warszawy Zachodniej, więc jak ktoś, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ruch WKatki. Innych ciekawostek jest zmiana ruchu kolejowego od 10 listopada, będzie nowy rozkład jazdy. Sprawdźcie wasze pociągi, bo ja wam po prostu tego nie wymienię, te zmiany są jakieś już dla mnie bardziej marginalne, bo po prostu z tych pociągów nie korzystam raczej, ale jak coś, zwróćcie uwagę po prostu na wasze kursy pociągów po 10 listopada. Z innych ciekawostek jest nowe menu w Warsie, w PKP Intercity, już ono jest, bo od 24 października ono się pojawiło, więc taka ciekawostka, pojawiły się nowe ceny, wachlarz jest od złotówki taniej do 2 zł drożej, są nowe zupy, są specjalne dania, oczywiście standardowo na wagony restauracyjne i na wagony i na wspólne po prostu pociągi, które są chociażby takie jak Pendolino, więc trochę tam się pozmieniało. Zerknijcie po prostu, jak będziecie jechać pociągiem, to zobaczcie, co was interesuje. Są nowe desery, są nowe pakiety i chyba najciekawsze, co mnie zainteresowało, to nie wiem, czy to było, wydaje mi się, że nie, to są tosty i to w różnych wariantach i też jest spaghetti bolognese. No, to chyba najciekawsze rzeczy, które mnie zainteresowały z tego, co było. Jedyne, co nie ma napisane, to czy jest zupa dnia. No, mam nadzieję, że jest, bo dyniowa jest świetna. W sensie bardzo ją lubię. Zwłaszcza jak jadę gdzieś daleko i chcę się ogrzeć. Oj, zupa dyniowa jest świetna. Dobra, lecimy sobie dalej. A mianowicie pułapki na torach jesienią, czyli oczywiście tory tramwajowe. Pamiętajcie, że teraz przez to, że jest pełno liści, tramwaje dłużej hamują podczas jazdy po torach, jeżeli chodzą właśnie liście, więc zwróćcie uwagę, że teraz oczywiście tramwaj może nie zawsze wyhamować przed Wami. No i pamiętajcie oczywiście standardowo, że tramwaj ma zawsze pierwszeństwo na przejściach dla pieszych, również na przejściach dla pieszych właśnie tramwaj ma pierwszeństwo w przeciwieństwie do skrzyżowań ze samochodami osobowymi, takimi dużymi po prostu na drogach, tam sytuacja jest inna, tam piesi mają pierwszeństwo też oczywiście w różnych scenariuszach. Natomiast przy tramwajach tramwaj zawsze ma pierwszeństwo. Idziemy dalej, bo ciekawostki, jeżeli chodzi o warszawskie linie turystyczne z tego roku, mamy już dane i wyniki, więc mogę Wam mniej więcej powiedzieć, co się działo. Jeżeli chodzi o linię tramwajową 100, którą nie przejechałam się w tym roku ani razu, ale jeździła, przejechało nią 30 000 pasażerów, z czego to jest o 7 000 więcej pasażerów niż w 2023 roku, więc dobra informacja, bo jest ich faktycznie więcej. Z innych ciekawostek mam dla Was wyniki, jeżeli chodzi o linię tramwajową T. Na teczce oczywiście jeździłem w tym roku, więc mogliście się ze mną przejechać. Z mojej perspektywy było, że trochę było faktycznie mniej tych pasażerów, ale jednak było ich więcej. Raczej głównie przez to, że był drugi tramwaj, którym był po prostu z Krakowa i jeździł cały czas. Natomiast niemniej, na linii tramwajowej T przejechało 18 000 pasażerów, z czego to było o ponad 2000 więcej pasażerów niż w poprzednim roku. Ja w przyszłym roku będę trochę mieć inny system liczenia pasażerów i postaram się liczyć pasażerów, ile przejechali faktycznie ze mną podczas tego kursowania, żebyśmy mieli jeszcze swoje własne wyniki do podsumowania, jeżeli chodzi o warszawskie linie turystyczne. Więc to postaram się wprowadzić od przyszłego roku, gdzie oczywiście też w przyszłym roku na linii tramwajowej T będę jeździć i w najbliższe jakieś specjalne okazje, jak chociażby na Mikołajki, też postaram się pojawić. No bo teraz już raczej nic innego niż Mikołajki na linii tramwajowych, zabytkowych nie będzie. Jeżeli chodzi o 36, tam nie ma liczenia pasażerów, więc Wam nie powiem tych danych, natomiast jeżeli chodzi o promy, no to oczywiście jak zawsze Słonka była najbardziej popularnym promem. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, którzy przepłynęli bezpłatnymi promami, jak zawsze jest ich mnóstwo, 147 000 pasażerów. Bym przyznał, że jest całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że bardzo długo promy były wyłączone z użytkowania przez to, że po prostu był zbyt niski stan wody. Dalej mamy Pietrzęcką kolej wąskotorową. Tutaj jest informacja taka, że przejechało nią 3500 chętnych, a właściwie nawet więcej. Natomiast jeżeli chodzi o statek do Zefira, statek do Serocka, czyli który się nazywa Zefir, przepłynęło nim niemal 4500 pasażerów. Więc tak wyglądały warszawskie linie turystyczne w aktualnym sezonie turystycznym. Tymczasem jeżeli chodzi o linię autobusową 743, w związku z tym, że się zawaliła jezdnia, właściwie została podmyta przy stacji metra Chrzanów, linia ta autobusowa jeździ teraz objazdem i wykury się do Warszawy, omija przystanek metro Bemowo i jedzie po prostu do osiedla Górczewska, idąc wzdłuż obwodnicy. Więc mieszkańcy, którzy korzystają z tej linii, raczej nie będą zadowoleni. Taka organizacja ruchu ma być realizowana najprawdopodobniej do najbliższej środy. Natomiast jeżeli chodzi o kurs w drugą stronę, linia autobusowa jedzie całkiem normalnie, z tym, że omija po prostu cały odcinek Szanowski i jedzie przez Mory i Karolin. Później pierwszą możliwą skręca w prawo, która jest przejezdna. Tam jak autobusy po prostu skręcały i wjechały w złą stronę, to tamten aktualnie autobus jedzie. Więc takie zmiany. Sądzę, że jednak zmiany, że autobus nie dojeżdża do metra, jest dosyć dużą wadą, no ale no to takie ciekawostki. Lecimy sobie dalej. Weekendowe zamknięcie wiaduktu na Saskiej miało miejsce w ten weekend. Wiem, Wy to oglądacie już w poniedziałek, więc nie będę Wam tego zawracać głowy, ale powiem Wam po prostu ciekawostkę, że był zamknięty i pokażę Wam mniej więcej, jak wyglądały utrudnienia, żebyście wiedzieli ciekawostek. Natomiast no, mamy już właściwie organizację ruchu, jeżeli chodzi o 1 listopada. Jeżeli chodzi o linie autobusowe, no to mamy ich mnóstwo, tak? Jeżeli chodzi o linie tramwajowe, to mamy chociażby C1, C4, C6, jeżdżące oczywiście obok Cmentarza Bródnowskiego. Mamy też linie autobusowe typu C56, C11, C13, C20, C27, C69 i C27 właśnie również kursujące do Parku Bródnowskiego. No i pozostałe linie autobusowe. Cały obszar na czerwono będzie zamknięty 1 listopada. Obszary mniejsze będą zamknięte w pozostałych dniach, czyli jeżeli chodzi o długi weekend, 2-3 listopada. Ważne, że to jest tylko przejazd, jeżeli chodzi o komunikację miejską na tym wspomnianym obszarze. Jeżeli chodzi o cmentarz wojskowy, dojazd do niego będzie przez linie autobusowe C11, C12, C14, C22, C51, C70, C80 i C90. Jeżeli chodzi o cmentarz powązkowski, będzie do niego dojazd na linii tramwajowej C1 oraz autobusami C11, C22, C51, C70, C80, C90 i pozostałe linie autobusowe, które rzeczywiście funkcjonują. Inne zmiany, jeżeli chodzi o dojazd do cmentarza północnego. Do bramy głównej będzie dojazd linią autobusową 181, C9, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88. No i oczywiście mamy też pozostałe dojazdy, jeżeli chodzi o bramę południową, C40, C50 i bramę zachodnią, C40 i C50 tutaj będą właśnie funkcjonować. Ten obszar będzie zamknięty, jak widzicie, tylko łącznie będzie dla komunikacji miejskiej, taksówek i dojazdu do posesji, natomiast on będzie zmniejszony o ten fragment, jeżeli chodzi o długi weekend. Więc tak mniej więcej wyglądają. Oczywiście jest mnóstwo innych jeszcze zmian. No jeżeli chodzi o wszystkie linie, to ja Wam może teraz jeszcze wymienię, jakie będziemy mieli specjalne linie funkcjonujące. Jeżeli chodzi o tramwaje, będziemy mieli linie C1, C4, C6. Wszystkie jadą obok cmentarza Bródnowskiego i tam zaczynają albo na Annopolu, albo na Żadaniu Wschodnim. W przyszłości będą jechać na Zieloną Białękę może. Natomiast mamy też oczywiście zmiany, dodatkowe linie, jeżeli chodzi o autobusy. I mamy tutaj C7, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C27, C30, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C80, C81, C84, C88, C89 i C90. Jest tego naprawdę od groma. Są też zmiany, jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, chociażby trójka i 26 będą jeździć częściej. Będziemy mieli też częściej jeżdżące linie autobusowe typu 110, 161, 173, 180, 181, 183, 186, 189, 191, 211, 409, 527, 709, 727, 731. Będzie też wyjazd linii tramwajowej 25 na tory. Będą też zmiany, jeżeli chodzi o różnego rodzaju linie autobusowe. Będą różnego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o przystanki na żądanie, które nie będą jednak na żądanie. I ja już więcej nie mówię o akcji znicz, bo po prostu no jest naprawdę dużo zmian. Wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę ZTM-u, na różnego rodzaju ulotki, które są w popach i możecie sobie po prostu zobaczyć, co dokładnie potrzebujecie. Patrząc na chociażby ten schemacik, możemy zobaczyć wszystkie linie, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikację właśnie w tym rejonie. Więc jak coś, tak to właśnie w tym miejscu będzie funkcjonować. No tu jest jeszcze nas, to mamy znicz, a tymczasem, jeżeli byście chcieli taki plakat nie zapalić, tylko kupić, Warszawa Powiśle, to oczywiście macie taką możliwość w sklepie Koleo, proszę bardzo, jak coś jest taki plakat, możecie go kupić, całkiem ładny, z Powiślem. Ciekawostka jest taka, już to nie raz mówiłem, że od tej strony jak się wchodzi na Powiśle jest szyna do prowadzenia rowerów i innych pojazdów, więc jak coś na spokojnie, nie musicie go dźwigać, tylko z szyną możecie go wprowadzić na górę, tylko wchodząc właśnie na dole na Powiśle, od góry tego typu barieru nie ma. Tymczasem jest kładziona nawierzchnia pod nowe przejście dla pieszych przez Wisłostradę i już niedługo ZDM zaznacza, że będziemy mogli skorzystać z nowego przejścia, więc czekamy, aż faktycznie to się wydarzy. Kolejne warstwy, jeżeli chodzi o nowy asfalt, jakbyście byli ciekawi, czemu tego nie nagrywam ostatnio, to nie mam zgody od SOP-u, żeby tam latać, więc jakby no nie ma kolejnego filmu, jeżeli chodzi o tą inwestycję, ale spokojnie postaram się, żeby niedługo się pojawił. No i na koniec, jeśli chodzi o zmiany komunikacyjne, to ja mam tylko tak... Można powiększyć sobie, fajnie. Jeżeli chodzi o te zmiany, to tak jeszcze raz, pokazywałem Wam to już poprzednim, mniejsza z tym. Będziemy mieli właśnie 1 listopada całkowicie ten zamknięty obszar, jeżeli chodzi o żółty rejon. 2-3 listopada będzie już przejazd ulicą Arkuszową. Jeżeli chodzi o cmentarz Powązkowski, to tak to wygląda jak na załącznym obrazku. Jeżeli chodzi o przejezdności, nie będzie tych przejezdności 1 listopada właściwie. Będzie cały zamknięty obszar i tutaj będą dodatkowe miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o teren właśnie wzdłuż cmentarzu Powązkowskiego i cmentarzu żydowskiego i cmentarzu wojskowy, i cmentarz wojskowy będzie mieć całkowicie zamknięty w tym miejscu dojazd, jeżeli chodzi o te rejony. Natomiast jeżeli chodzi o cmentarz Bródnowski, tak widzicie, całość będzie całkowicie zamknięta, jeżeli chodzi o te Bródno, do Bródna nie będzie się dojechać od Targówka właściwie. Natomiast jeżeli chodzi o 2-3 listopada, to przejezdność już będzie chociażby blokowana od Ronda Żaby, ale cały czas Świętego Wincentego będzie po prostu całkowicie zamknięte. Więc jak coś, takie zmiany, jeżeli chodzi o komunikację drogową. No i zamknięcie wiaduktu Saskiej, tylko wyłącznie tam deweloper to zamykał. Tak to wyglądało. Ten wiadukt, nie pamiętam kiedy był ostatnio zamknięty, natomiast w ostatni właśnie weekend był całkowicie zamknięty. Taka ciekawostka. No i inne informacje. W czwartek 24 października została wprowadzona nowa organizacja ruchu po godzinie 10 na DK61 i aktualnie ruch odbywa się tą jezdnią, którą Wam pokazywaliśmy z Tykutem jakiś ponad miesiąc temu. Jeżeli chodzi o ten fragment, aktualnie jest ulica Warszawska poprowadzona po prostu po bypassie. W tym miejscu jest ograniczenie prędkości, jest zakaz wyprzedzania, natomiast faktycznie obok tutaj Wieliszewa znajduje się teraz po prostu taki inny ruch na tej drodze. Tymczasem idziemy dalej. Ćwiczenia, jeżeli chodzi o tunel w POW na S2 pod Urzysynowem. Tam było realizowane ćwiczenie po prostu po to, aby przeszkolić służby z obsługi nowego tunelu, jak i również oczywiście, żeby służby samego tunelu były przygotowane na to, co tutaj się może wydarzyć. Więc jak coś, po to były realizowane te ćwiczenia i dlatego też ten tunel był całkowicie zamknięty jednej nocy i tam była najpierw jedna jezdnia, później połowicznie jezdnia. To wszystko po prostu musi być przećwiczone w ruchu, no bo tak najlepiej to po prostu wykorzystać. Ja sam bardzo żałuję, że jak był ruch po jednej jezdni w obydwu kierunkach, nie miałem okazji przejechać tym tunelem, bo to mogłoby być całkiem ciekawe. W sensie nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić. Inne ciekawostki to jest to, że most tymczasowy w Głuchołazach już połączył dwie części miasta. Jest część nawet dla pieszych tutaj bezpośrednio wytyczona. No i oczywiście, co najważniejsze, nie jest na spokojnie możliwość przejeżdżania w jedną i w drugą stronę, więc w końcu jest to już ta część nieprzydzielona przez dwie części. Most tymczasowy właśnie został postawiony przez wojsko i oczywiście docelowy cały czas będzie budowany, więc to jest dobra informacja. Jak tu widzicie właśnie jest ta część pieszo-rowerowa w teorii, ale de facto to jest tylko łącznie część pieszo. No i też mamy oczywiście znaki i mamy tutaj informację, że 50 metrów odległości, maksymalnie 40 ton mogą wjechać pojazdy. Oczywiście nie dotyczy tam wszelakich służb i innych pojazdów, natomiast jak coś, most już w tym miejscu już został zamontowany i funkcjonuje. Mamy jeszcze parę ujęć. No faktycznie całkiem szybko mu się to udało zrealizować. Tam mamy jeszcze ruinę starego mostu, który w tym miejscu, znaczy tego starego nowego mostu, który w tym miejscu powstaje i faktycznie no wygląda to jakieś pobojowisko, ale dobrze, że im się to udało już faktycznie otworzyć. No i na koniec mogę powiedzieć tylko łącznie, że faktycznie co jakiś czas się pojawiają sondaże i na Discordzie moim, na Awizona, który macie link w opisie i również na części, na karcie społeczności na YouTubie. Jak coś możecie brać w tych ankietach i wtedy po prostu zazwyczaj wybieracie, kiedy dany film się pojawi. Natomiast to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam przypadał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwon, jak już to zrobiło ponad 18 314 osób. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj najprawdopodobniej po południu pojawi się film z Warszawy Zachodniej. Jutro będziemy otwierać tramwaj do Wilanowa rano o 4 w nocy. O 4 rano, nie w nocy, o 4 rano. Około godziny 4 rano. Dla osób, które przyjdą, będą gadżety. I później po południu albo jakoś w ciągu dnia postaram się opublikować cały przelot w lepszej jakości niż w formie live'a, żebyście mogli po prostu sobie zobaczyć, jak wyglądało otwarcie. Oficjalne otwarcie pewnie będzie jakoś później, nie wiem, jakby, no nie mamy jeszcze informacji, że oficjalnie tramwaj będzie oddawany do użytku we wtorek, więc jakby trudno mi to założyć. Natomiast ja raczej nie będę na konferencji, więc wszystkie osoby, które nie lubią Trzaskowskiego, to proszę bardzo. Nie będzie filmu z konferencji raczej u mnie na kanale, chociaż może Sykut wpadnie, to wtedy by było. Natomiast pomijając to, w kolejnych dniach będziecie mieli filmy pozostałe, jak chociażby STP Karolin, jak tam powstaje. Będzie też oczywiście kolejne przeloty, będzie film z Nowoczuchowskiej, będzie też film, rzecz jasna, z mostu przez Port Czerniakowski, no i jest siódemki, jak mi się uda całość nagrać, mam nadzieję, że mi się uda, no ale jak mi się uda całość nagrać, to również będziecie mieli film z S7 i pierwszy film z okiem Awizonosza z Poznania, nad którym jeszcze dzisiaj będę musiał pracować, bo po prostu muszę zrobić nowe intro do tej serii. Więc jeżeli mi się to wszystko uda zrobić, to naprawdę całkiem ładne będziecie mieli tydzień, bo jeszcze będą oczywiście przeloty. Zapraszamy do metra, z tramwaju do Warszawy Zachodniej i samej Warszawy Zachodniej, z S7 nad Modlinem. Naprawdę, będziecie mieli dużo ciekawych materiałów. No i film ze siódemki będzie połączony z filmem z lipca. No bo wtedy nie pojawił się w końcu materiał, więc teraz będzie połączony w jedną całość, z tym, że teraz będzie nagrany na dłuższym odcinku, bo na całym odcinku od Płońska do Czosnowa. Czy mi się to uda zrobić w ciągu doby? Mam nadzieję, jeszcze to będę analizować, ale to będzie niesamowita operacja dla mnie, żeby to zrealizować. Tymczasem do zobaczenia wkrótce. Cześć! No i oczywiście film Zakopanego też jakiś będzie, bo jak już tam będę, to też coś nagram przy okazji, pomijając to, że jadę odpoczywać.